Witam bardzo serdecznie. Witam również. Panie burmistrzu, przez ostatnie miesiące trudno było pana zobaczyć w garniturze. Dzisiaj wyjątkowo. Tak, wyjątkowo dlatego, że jest uroczystość podniosła, jest 50-lecie straży. A to, że trudno było zobaczyć w garniturze, no to jest też oczywiste, bo cały czas mieliśmy tutaj akcję ratowniczą, akcję, która tego wymagała. I to było dla mnie najważniejsze, tak naprawdę mówiąc teraz, też to jest najważniejsze, bo akcja cały czas trwa i temu chcę się poświęcić no jak najbardziej. Także pewnie za chwilę się będę znowu przebierał, bo taka jest potrzeba. Został pan dzisiaj oznaczony medalem oraz statuetkę. Które oznaczenie dla pana jest ważniejsze? To znaczy, wie pan, to trudno mówić o ważności. Na pewno oba są ważne, ale to jest symboliczne, bo to myślę, że to nie dla mnie, a dla setek czy tysięcy ludzi, którzy razem ze mną starali się tutaj przeciwdziałać tym skutkom powodzi. Tak. Czy udział straży w tych ciężkich chwilach był duży? Tak, bardzo duży. Był ochotników i Państwowej Straży Pożarnej. Współdziałanie było bardzo dobre, także to, co się udało zrobić, to mogliśmy zrobić, czyli obronić 4 kolejne miejscowości, a być może jeszcze więcej, to zrobiliśmy. Natomiast następne miejscowości również to zawdzięczają tej akcji. Nie udało się i nie było takiej możliwości, żeby fizycznie ochronić te miejscowości, które zostały zalane przez wyrwę w Świniarach. Czy dzisiaj można już powiedzieć mieszkańcom, że jest sytuacja opanowana? Nie można tak powiedzieć, ponieważ cały czas jest jeszcze trudna sytuacja. Muszą być wały w pełni odbudowane i ludzie muszą być bezpieczni. A jeszcze na razie nie są. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zazwyczaj pana kojarzy się z Solidarnością. Dzisiaj podniosła uroczystość strażacka w Dobrzykowie. Skąd pana tutaj obecność? Jestem radnym Rady Powiatu z tego okręgu. To jest okręg wyborczy Nowy Duninów, Łąck, gmina Gombin i gmina Słubice. Niejednokrotnie tutaj przebywam, nawet nie podczas takich uroczystości, ale w związku z tą tragedią powodzi również byłem. Niedawnie, jak w były piątek, byłem w gminie Słubice, gdzie... To jest może nieodpowiednie słowo. Uczestniczyłem, wizytowałem tereny zalane właśnie tam w rejonie Świniar, gdzie jest naprawiany ten wał przerwany. Również byliśmy z taką pomocą, która wpłynęła 4 pralki, automaty od Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, a konkretnie to było z biurka z Ciechanowa, między innymi poseł Kołakowski, radny sejmiku Benedykt Pszczółkowski, jeszcze dwóch panów, którzy nie są mniej znaczący jako samorządowcy, ale również są w strukturach. Te pralki zostały przekazane mieszkańcom, konkretnie pani sołtys Sekleckiej, która skierowała do tych potrzebnych mieszkańców i te pralki zostały im bezpośrednio dostarczone. Było to takie dary, taka wspaniała rzecz, która była przekazana bezpośrednio tym, którym taka potrzeba była wskazana przez panią sołtys. A jako oczywiście jestem członkiem zarządu regionu płockiego Solidarności, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność. Jednocześnie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i tak jak powiedziałem, jestem radnym Rady Powiatu Płockiego. Dziękuję. Witam serdecznie. Panie senatorze, dzisiaj w Dobrzykowie bardzo duże uroczystości. Wyjątkowo pan się na te uroczystości spóźnił. No niezupełnie, ale troszeczkę to prawda, dlatego że po drodze trafiłem na zdarzenie, gdzie młoda pani kierowca z dwojgiem dzieci uderzyła w znak drogowy, samochód wpadł do rowu. No i zatrzymałem się, żeby udzielić pomocy. Okazało się szczęśliwie, że nikomu nic się nie stało. Ale samochód trzeba było pomóc wyprowadzić na drogę. No i jeszcze zdarzyło się dwóch uczynnych kierowców
I tak solidarnie pomogliśmy tej pani i dlatego trochę się spóźniłem, ale za to spełniłem dobry uczynek. Nie, no oczywiście, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, to wybaczamy spóźnienie i gratulujemy postawy obywatelskiej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie senatorze, dzisiejsze uroczystości w Dobrzykowie są bardzo ważnymi i szczególnie ważnymi uroczystościami, bo w ostatnim czasie Dobrzyków kojarzył się raczej ze złymi informacjami. No tak, kojarzył się ze złymi zjawiskami, z powodzią, ale z drugiej strony z dobrymi oznakami wrażliwości ludzkiej, z wielką ofiarnością druhów strażaków, mieszkańców, z takim dużym ładunkiem życzliwości z całej Polski, związanej z pomocą dla powodzian. Także można powiedzieć, odkrywamy i te nieszczęśliwe zdarzenia, ale przy nich odkrywamy to dobro, które tkwi w ludziach, a które nie jest dostrzegane na co dzień. Tak, panie senatorze, znając pana dotychczasową postawę, wiemy, że zawsze pan był wrażliwy na ludzką dolę i niedolę. Teraz, jak pełniący obowiązki senatora, czy będzie panu jeszcze łatwiej dotrzeć do ludzi, do pewnych urzędów, żeby tym okolicznym mieszkańcom pomóc w tych sytuacjach, które ich dotknęły? Liczę na to, że może będzie łatwiej, ale jeszcze nie wiem. Będę próbował. Sądzę, że po 2-3 miesiącach doświadczeń będę mógł więcej powiedzieć na ten temat. Ogólnie pragnę stwierdzić, że jestem zaskoczony taką wielką dociekliwością senatorów, bardzo poważnym traktowaniem problemów, wielką pracowitością. No i mam nadzieję, że jako przedstawiciel samorządów będę mógł więcej mówić o tych sprawach, które są oczekiwaniami społecznymi i wydaje mi się, że znajdę wielu sojuszników, żeby te sprawy dobrze poprowadzić. Panie senatorze, wiem, że czekają na pana obowiązki, nie będę dłużej zatrzymywał. Życzę, żeby się spełniły te pana marzenia i kończąc, prosiłbym o dwa słowa, żeby pan skierował do ludności Dobrzykowa, Świniar i wszystkich tych rejonów, które zostały dotknięte tragedią i liczą na pomoc takich ludzi jak pan, no i oczywiście naszego rządu. No, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom tych dwóch gmin, Słubic i Gomina, za wielką życzliwość i poparcie, jakim mnie obdarowali. I chcę powiedzieć, że mogą na mnie liczyć tak jak wcześniej, kiedy pełniłem urząd starosty płockiego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.